Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Gianluigi Buffon miał trafić do FC Barcelony. Sobowtór Messiego odpowiada na zarzuty 23 kobiet. Toni Kroos podał datę zakończenia kariery. Po świniach przyszedł czas na rekiny, czyli Krzysztof Piątek na wakacjach. Pierwszy transfer Tottenhamu od ponad 500 dni. Niesamowita muskulatura na niego. Bayern Monachium planuje kolejne transfery. Na celowniku Dembele. David Silva żegna się po 10 latach z Manchesterem City. Moda na trollowanie piłkarzy przez sędziów. Chusteczka zamiast kartki. To, co zrobiliście pod poprzednim filmem, przerosło moje oczekiwania. Ponad 10 tysięcy kciuków w górę, ponad 100 tysięcy wyświetleń, karta na czasie. Bardzo wam dziękuję, jestem niezmiernie wdzięczny. No ale nie podpuszczam, ale nie dacie rady tego zrobić pod tym filmem. Swoją drogą słyszałem, że nie subskrybujesz kanału, chyba że subskrybujesz, to okej? Ale jeżeli nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, klikaj suba po codzienny zastrzyk futbolu. No i wciąż szukamy graczy do klubu Ostatni Gwizdek w grze Football Team. Jeżeli grasz tam i tak dalej, zobacz jak wygląda skład. Jeżeli widzisz tu miejsce, dołączaj po prostu do naszego teamu. A jeżeli nie grasz, a chcesz dołączyć do mnie i do innych graczy, link znajdziesz w opisie. No i życzę miłego oglądania. W odcinku będzie informacja na temat pierwszego transferu Tottenhamu od ponad 500 dni. W związku z tym mamy dla was zagadkę. Kto był ostatnim kupionym piłkarzem przed ponad 500-dniową przerwą transferową? Odpowiedź na to pytanie poznacie na końcu odcinka. Od jakiegoś czasu wiadomo, że Gianluigi Buffon nie będzie dłużej piłkarzem Paris Saint-Germain. W mediach zajmujących się piłką nożną pojawiło się wiele plotek na temat dalszej kariery Włocha. Przewijały się kluby takie jak FC Porto, Atalanta Bergamo czy nawet brazylijskie Fluminense. Sytuacja nadal zmienia się jak w kalejdoskopie. Teraz najprawdopodobniej Buffon wróci do Juventusu i będzie pełnił rolę drugiego bramkarza starej damy. Co ciekawe, gdyby nie oferta z Włoch, Gigi zostałby piłkarzem wielkiego klubu z Hiszpanii. Według CalcioMercato.com Buffon miał zostać piłkarzem FC Barcelony. Szczegóły umowy miały być już uzgodnione, a sam piłkarz miał być już nawet spakowany. Całą sytuację zmienił jeden telefon z Juventusu, który namówił bramkarza na powrót do byłego klubu. Negocjacje z 41-letnim piłkarzem przeprowadził sam prezydent klubu Andrea Agnelli. Tak więc najprawdopodobniej po rocznej przerwie Buffon wróci do miasta, w którym spędził 17 lat pięknej kariery. Do pełni szczęścia brakuje mu triumfów Champions League. Czy Sarri tak poukłada Juve, aby spełnić marzenie Gigiego? O tym przekonamy się za niecały rok. Jakiś czas temu w internecie pojawiła się dość nietypowa informacja związana z Lionelem Messim, a dokładnie mówiąc z jego sobowtórem. Reza Paras też, tak się nazywa irański sobowtór Argentyńczyka. Został on oskarżony przez 23 kobiety o wykorzystywanie seksualne na tzw. Messiego. Reza namawiał napotkane kobiety do zbliżeń, wmawiając im, że nazywa się Lionel Messi i że jest piłkarzem FC Barcelony. Reza odniósł się osobiście do oskarżeń. Proszę. Nie bawcie się reputacją i wiarygodnością ludzi. Gdyby ta wiadomość była prawdziwa, byłbym teraz w więzieniu. Nie wierzcie w to, to wszystko nie jest prawdą. Zamierzam zrobić wszystko, żeby walczyć i oczyścić swoje imię. Jestem obecnie nękany, gdyż informacja pojawiła się na całym świecie. Moja rodzina także mnie nękała, ale ataki innych ludzi są znacznie gorsze. Ciekawe, czy sobowtór Messiego jest równie skuteczny w sypialni, co prawdziwy Messi na boisku. Toni Kroos jest jedną z najważniejszych postaci drugiej linii Realu Madryt oraz reprezentacji Niemiec. Styl gry byłego piłkarza Bayernu Monachium uważany jest za jeden z najbardziej eleganckich. Lata mijają, a Kroos jest coraz bliżej piłkarskiej emerytury, która zbliża się wielkimi krokami. W wywiadzie dla Football Espania.net Niemiec wyznał, kiedy chce zakończyć profesjonalną karierę piłkarską. Kiedy skończę 33 lata, będę w idealnym wieku do zakończenia kariery. Będę miał wtedy możliwość podjęcia decyzji dotyczącej tego, co będę robił później. Podpisanie kontraktu z Realem Madryt było najlepszą rzeczą, jaką mogłem zrobić. Nigdy nie zagram w USA, Chinach czy Katarze. Piłkarz wypowiedział się również na temat samego transferu do Realu Madryt z Bayernu Monachium. Dołączenie do Realu Madryt było najlepszym, co mnie mogło w życiu spotkać. Bycie jednym Niemcem w Realu przyciąga większą uwagę niż bycie jednym z 7 Niemców w Bayernie. To, co mam w Realu, byłoby niemożliwe do osiągnięcia w Monachium. Toni Kroos do tej pory w barwach królewskich rozegrał 233 spotkania, strzelając 13 goli i notując 59 asyst.
W poprzednim odcinku pokazaliśmy, jak Krzysztof Piątek wraz ze swoją małżonką Pauliną spędza czas na plaży Świń, która zlokalizowana jest na Bahamach. Teraz przyszedł czas na rekiny. Napastnik Milanu wrzucił zdjęcia na swojego Instagrama, gdzie pływa razem z rekinami na wyspie Compass Cay. Swoje zdjęcia wrzuciła również małżonka, która zamieściła następujący opis. Każdy z tych przyjemniaczków ma swoje imię. Nie gryzą, lubią ludzi, a w dotyku są jak kamienie. Miejmy nadzieję, że w nadchodzącym sezonie Piątek będzie o wiele groźniejszy na boisku niż te rekiny, z którymi pływał. Wczoraj Świnie, dzisiaj rekiny. Jesteśmy ciekawi, co jutro Państwo Piątek wrzucą na swoje instagramowe konta. Może małpy? Angielski Tottenham jest jednym z największych zaskoczeń sezonu 2018-2019. Wszystko to za sprawą awansu do finału Champions League. Co ciekawe, sukces ten osiągnięto pomimo braku transferów w ostatnich okienkach. Ostatniego nowego piłkarza Tottenham sprowadził w styczniu 2018 roku. Najprawdopodobniej spowodowane to było dużymi wydatkami klubu na nowy stadion. Kiedy już zakończono inwestycję, postanowiono w końcu wrócić do gry na transferowej arenie. Tak więc po ponad 500 dniach Tottenham przeprowadził pierwszy transfer. Do angielskiego klubu z Olympique Lyon trafi Tanguy Ndombele za około 65 milionów funtów. Będzie to transferowy rekord. Dotychczas najwięcej pieniędzy wydano na Davinsona Sancheza, 40 milionów euro. Francuski pomocnik podpisze 5-letni kontrakt. W ciągu najbliższych kilku dni piłkarz przejdzie testy medyczne, po czym ma zostać oficjalnie zaprezentowany. Nani swojego czasu miał być następcą Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Niestety portugalski skrzydłowy nigdy nie dorósł do roli CR7. Mimo wszystko Nani karierę zrobił, wygrywając m.in. Mistrzostwa Europy w 2016 roku. Dziś piłkarz jest zawodnikiem amerykańskiego Orlando City. Jest prawdziwym liderem zespołu, który w 13 meczach sezonu 2019 zdobył aż 8 goli. Nani ostatnio wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie, na którym prezentuje się jak prawdziwy kulturysta. Takiego kaloryfera może mu pozazdrościć sam Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest w niesamowitej formie. 32-latek imponuje nie tylko na boisku, ale i na siłowni. Bayern Monachium szaleje na rynku transferowym, wydaje pieniądze jak nigdy. Bawarski klub jest rozrzutny jak nigdy dotąd. Według niemieckich mediów to nie koniec transferowej ofensywy. Według Sportbild włodarze klubu mają jeszcze ponad 250 milionów na potencjalne wzmocnienia. Na szczycie listy życzeń Niko Kovacza są dwaj piłkarze. Leroy Sané z Manchesteru City oraz Nicolas Pepe z francuskiego Lille. Na każdego z nich będzie trzeba wydać minimum 100 milionów euro. Wśród potencjalnych wzmocnień wymienia się również takich piłkarzy jak Matthijs de Ligt, Ozan Kabak z VfB Stuttgart czy Rodri z Atletico Madryt. Bayern ma plan B w przypadku, gdy nie uda się ściągnąć Sané z Wysp Brytyjskich. Włodarze klubu przymierzają się do ściągnięcia jednego z najlepszych graczy Fortnite'a, Ousmane Dembele. Francuz ma ważny kontrakt z FC Barceloną do 2022 roku. Bayern na transfer chce przeznaczyć około 80 milionów euro. Kadrowa rewolucja w niemieckim klubie na całego. Robert Lewandowski, słysząc te wszystkie doniesienia, na pewno jest w siódmym niebie. Takie nazwiska mogą mu pozwolić w zdobyciu upragnionej Champions League. Kończy się pewna epoka w Manchesterze City. Po 10 latach gry dla tego klubu David Silva żegna się z ekipą The Citizens. Hiszpan był jednym z pierwszych efektów przypływu petrodolarów. Pomocnik zachował wierność przez bardzo długi okres czasu, wygrywając bardzo wiele trofeów. Na łamach Daily Mail David Silva tłumaczy swoją decyzję. To będzie mój ostatni sezon w Manchesterze City. 10 lat to wystarczająco. To idealny czas. Zadecydowałem, że po tym sezonie odchodzę. Mam rodzinę, chodzi o priorytety. Chcę spędzać z bliskimi więcej czasu. Gdzie zagram potem? Zobaczymy. Nie wyobrażam sobie siebie grającego w lidze przeciwko Manchesterowi City. Na pewno też nie zagram w Chinach. Moja dziewczyna zadecyduje za mnie. Hiszpański pomocnik pochodzi z Wysp Kanaryjskich i to tam najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę. Chciałbym zakończyć karierę w Las Palmas, ale to zależy od klubu, od piłkarzy. Nie przyjdę do klubu, jeśli będzie występował w drugiej lidze. Ostatnio w internecie pojawiają się nagrania, na których sędziowie trolują piłkarzy. W jaki sposób? Otóż arbiter spotkania przy piłkarzu sięga do kieszeni. Gdy zawodnik powoli godzi się z myślą kary w postaci kartki, sędzia wyciąga chusteczkę i ociera pot z czoła. Ostatnio do takiej sytuacji doszło za sprawą Fernandi Colombo. Pani arbiter przerwała na moment grę, wlepiła swój groźny wzrok w jednego z brazylijskich piłkarzy, sięgnęła do kieszeni, po czym wyciągnęła chusteczkę, aby wytrzeć czoło z potu. Jak już wcześniej wspominaliśmy, nie był to pierwszy taki przypadek.
Obecnie panuje moda na takie trollowanie piłkarzy przez arbitrów głównych. Czekamy, aż któryś z sędziów na najwyższym poziomie strolluje tak Cristiano Ronaldo albo Lionela Messiego. Odpowiedź na zagadkę. Tym piłkarzem był Lucas Moura, który do Tottenhamu trafił w styczniu 2018 roku z francuskiego Paris Saint-Germain. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiały się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!